Człowiek, który dużo przeszedł w życiu, już później tak bardzo nie ufa ludziom. Nie zakochuje się tak szybko i nie uśmiecha się do wszystkich. Nie ufa nie dlatego, że nie potrafi. Potrafi, ale zrozumiał, że zaufanie to jest bezcenny dar i nie można go dawać każdemu. Już nie zakochuje się tak szybko i nie dlatego, że zapomniał o miłości. Pamięta, a nawet za nią bardzo tęskni. Ale zrozumiał, że miłość jest intymna, delikatna i bezbronna. I nie każdy człowiek umie ją celebrować, dotykać i ją szanować. A co do uśmiechu, też pamięta, jak się to robi. Ale teraz uśmiecha się już tylko do dobrych ludzi. I tutaj właśnie przyszła odpowiedź komentarzu. Właśnie przeczytam wam komentarz, który właśnie został napisany. Michał, nie każdy zasługuje na uśmiech. Kiedy wiesz, było piękne, to do tego nie da się wrócić. Zawsze masz taką niepewność w sobie. Na początku zawsze jest pięknie, a później wszystko się psuje. Są kłótnie i nieporozumienia, ale warto te nieporozumienia po prostu naprawić. Wszystko da się naprawić, pamiętajmy, to wszystko zależy od nas. Zapraszam was, moi drodzy, do wysłuchania opowiadania mojego autorstwa pod tytułem Związek. Miłość polega na spędzaniu czasu ze sobą, a obecnie na rozmowach. Jak mieszkają partnerzy razem, to uczucie jest silniejsze poprzez bliskość, którą się czuje na co dzień tej osoby. Ważne jest również szacunek, wsparcie, czas na rozmowę, czego nie zastąpi tylko napisanie czy wypowiedzenie słowa kocham. Trzeba mówić sobie to, co czujemy, co nas boli i smuci. Naucz mnie sztuki kochania, naucz mnie życia we dwoje, lecz nigdy nie ucz rozstania, bo tego się bardzo boję. Ten film nie ma na celu nikogo obrazić. Film proszę brać na dystans. Jeśli film ci się spodobał lub nie spodobał, daj łapkę w górę lub łapkę w dół. Jeśli chcesz oglądać moje filmiki, zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco. Ja to wszystko mówię na serio, nie potrzebuję waszej litości. Jeżeli wam się podoba lub nie podoba to, co robię, to okej. Ale jeżeli subujecie mnie tylko dlatego, że mam mało subów, to po prostu okłamujecie mnie, jak i zarówno samych siebie. To tyle w tym odcinku, no i do zobaczenia w następnym vlogu. Pozdrawiam serdecznie moich widzów, bez subskrypcji i z subskrypcjami. Ci, co mnie subskrybują, to wiedzą, o kogo chodzi. Do zobaczenia. Miłość zaczyna się dopiero w momencie, kiedy kończy się miłosny haj. A zaczyna życie, a życie, mimo iż piękne, jest cholernie ciężkie. Znikają różowe okulary, które założyliśmy na początku i nagle okazuje się, że partner lub partnerka ma wady. Pojawiają się problemy, praca, zmęczenie, czasem brak pieniędzy i milion innych kłopotów. Dlatego właśnie prawdziwa miłość to ciągłe zaangażowanie z obu stron. Praca, kompromisy i chęć dawania siebie. To ciągłe wspieranie się wzajemnie. Pomoc, rozmowy, wspólny czas razem. I to cała sztuka bycia w związku. Chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich moich znajomych, przyjaciół, którzy są w związku. I nie tylko. Także pozdrawiam serdecznie wszystkich, bez wyjątku. I życzę wam wszystkim, moi drodzy, szczęśliwego nowego roku 2020. Niech ten rok przyniesie to, co nam lepsze. Oby pandemia, koronawirus skończył się jak najszybciej. Także pozdrawiam. Życzę wam wszystkim miłego poranka, popołudnia i wieczoru.
Do usłyszenia w następnym vlogu. Trzymajcie się, na razie, cześć!